Co, zaczyna to go nie, bo już, tak mija. Ja się poprę, bo już... Chcemy zatrzymać. Tak, tak, tak. Zapraszam. Witam szanownych Państwa, nazywam się Tomasz Mabuszewski i przypadł mi dzisiaj duży zaszczyt prowadzenia dyskusji na temat publikacji Instytutu Pamięci Narodowej ukazującej listy amerykańskie Stefana Korbońskiego z lat 1953-1983. Witam jako panelistów wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej pana doktora Mateusza Szpytmę. Dzień dobry panie prezesie. Pana doktora Bartosza Nowożyckiego, który współpracował przy tworzeniu owej publikacji. Witamy. Pana Romana Rybickiego, który jest głównym sprawcą owej publikacji, prezesem Fundacji Korbońskich i pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, którego przedstawiać nie muszę. Szanowni Państwo, ja może na samym początku dzisiejszego spotkania oddam głos panu Romanowi Rybickiemu, który dwa słowa powie na samym wstępie. To są sprawy bardziej organizacyjne dotyczące tego, komu należy podziękować za wydanie owej publikacji, a później przejdziemy już do samej dyskusji. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no wypada ze względu na pięknie wydaną książkę i dostosowaną do cyklu książek, które IPN wydaje od wielu lat. I w związku z tym, panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję, że pan prezes zaopiekował się tą książką, bo ona wędrowała jeszcze za życia pani Korbońskiej. Mieliśmy duże trudności z tym. I wreszcie IPN tę książkę wydał. Panie profesorze, panu się należy specjalne podziękowanie za to, że pan w swoich obowiązkach, wydał pan w tym roku 3 książki, znalazł czas na to, żeby napisać przedmowę. Rozumiem, że to z czystej miłości do Korbońskich, których pan miał okazję poznać. Do pana też, ale do Korbońskich szczególnie. Bardzo dziękuję. To tyle. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwolicie, że będę tutaj kierował się specjalnym pytajnikiem do moich zacnych gości. I pierwsze takie pytanie dotyczy materii, która została w tej publikacji zaprezentowana. Mieliśmy kilka miesięcy temu tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej konferencję dotyczącą epistolografii. No i nie jest to ten rodzaj źródła, który cieszy się wśród historyków jakąś estymą, jakąś popularnością. I mam takie pytanie do głównego animatora wydania owej publikacji, czyli do pana Romana Rybickiego. Skąd pomysł zaprezentowania listów Stefana Korbońskiego? Czego nośnikiem były te listy i dlaczego one są ważne z punktu widzenia najnowszej historii Polski? Proszę Państwa, no, Korboński był urodzony na początku XX wieku. W tym czasie pisano listy. Teraz listów się nie pisze, bo jest poczta e-mailowa. Natomiast w czasach Korbońskiego pisano listy piękną polszczyzną, co dzisiaj, jak Państwo codziennie słyszą w telewizji i tak dalej, jest dosyć duży kłopot z językiem polskim. Więc pierwsza sprawa to jest to, że listy są źródłem, dokumentem historycznym dotyczącym jakiejś określonej sfery działania ludzkiego. W tym przypadku, proszę Państwa, listy mieliśmy wydać jeszcze za życia pani Korbońskiej. Niestety po powrocie, ostatnim powrocie z Polski, kiedy była na otwarciu Muzeum Powstania, pani Korbońska miała takie zachwianie zdrowotne i w pewnym momencie nie mogliśmy tego kontynuować. W związku z tym sprawa ucichła, a wtedy, kiedy zaczęła nabierać rumieńców, mieliśmy trudności wydawnicze.
Kilku wydawców było zachwyśniętych i chcieli koniecznie wydać, w konsekwencji nie wydali. Natomiast jeszcze za życia prezesa tego Kurtyki, proszę państwa, prezes Kurtyka w towarzystwie pana obecnego wiceprezesa Instytutu odwiedzili kiedyś panią Zofię. I po prostu zwróciłem się do pana prezesa Szpytny, czy nie mógłby tych listów wydać. Oczywiście, ponieważ IPN wydał już kilka książek Stefana Korbońskiego, w związku z tym dziękowałem już panu prezesowi za to, że po prostu tę książkę wydał w takiej samej oprawie, jak wyszły dotychczasowe książki Stefana Korbońskiego. Proszę państwa, oczywiście pan doktor zadał mi pytanie w sprawie listów. Proszę państwa, wydaje mi się, że jakość listów Korbońskiego, który był przed wojną już wybijającym się prawnikiem, i jego polszczyzna skłaniały nie tylko panią Zofię, ale nas wszystkich fundacji do tego, żeby te listy wydać. Chcę państwu powiedzieć, że istnieją listy Stefan Korboński, Jerzy Giedroyć, 550 stronic maszynopis. Przecież to jest znakomite źródło do historii Polski i myślę, że ktoś młodszy ode mnie w przyszłości będzie się mógł tym zająć, żeby i to źródło wydać. Jak państwo wiedzą, jeśli idzie o wydawanie listów związanych z Giedroyciem, to już jest cała biblioteka tomów. Wybitni Polacy te listy wydawali. Sądzę zatem, że odpowiedź jest bardzo prosta. Tematyka tych listów amerykańskich Korbońskiego jest absolutnie wszechstronna. Ja chcę się skupić dzisiaj tylko na trzech tematach. Przekazywanie w formie listów do prasy anglojęzycznej prawdziwych informacji o polskim państwie podziemnym i jego wojskowej reprezentacji, czyli Służba Zwycięstwa Polski, przemianowana na Związek Walki Zbrojnej i w konsekwencji przemianowana Związek na Armię Krajową. Po drugie, niezwykle ważna sprawa, o której w Polsce nawet ludzie aspirujący do tego, że dużo wiedzą, nie wiedzą praktycznie, czym był ACEN, czyli Europejskie Stowarzyszenie Narodów Ujarzmionych, której to instytucji w Stanach Zjednoczonych promotorem był Stefan Korboński, przede wszystkim w towarzystwie swoich kolegów z narodów innych ośmiu ujarzmionych. I powołano, proszę państwa, w 1954 roku właśnie to Stowarzyszenie Narodów Ujarzmionych, które po angielsku się nazywa Assembly of Captive European Nations. Ta organizacja od 1954 roku praktycznie, nawet przekraczając stan wojenny w Polsce, odgrywała naprawdę ogromną rolę w amerykańskich sferach no, takich urzędniczo-administracyjnych, dlatego że po prostu Amerykanie szalenie wspierali to Europejskie Zgromadzenie Narodów Ujarzmionych, ponieważ była to bardzo poręczna forma przekazywania pewnych politycznych wskazówek dla całego świata, nie tylko dla tych narodów dziewięciu ujarzmionych z Europy Środkowo-Wschodniej. I proszę państwa, trzecia sprawa, nad której chciałbym się skupić, to jest przekazywanie do Londynu prawdziwych informacji o zagładzie Żydów polskich, głównie w Warszawie,
I tutaj po kolei mam nadzieję, że będę mógł przytoczyć coś bardzo ważnego, jeden z bardzo ważnych listów. Są oczywiście inne tematy. Proszę Państwa, ci, którzy czytali książki Korbońskiego, wiedzą o tym, że Korboński był jedynym członkiem władz Polskiego Państwa Podziemnego, który dowodził dwiema radiostacjami. Radiostacji Kierownictwa Walki Podziemnej i radiostacji udającą radiostację polską, a naprawdę była to radiostacja angielska, która się nazywała Świt. Na te tematy wiele osób z panią Korbońską po śmierci męża robiło różnego rodzaju wywiady. Ja widzę tutaj osoby, które są, które robiły te wywiady. I pani Korbońska bardzo dużo o tym po śmierci męża opowiadała do różnej prasy w Polsce. To jest tyle, co bym chciał powiedzieć w sprawie wagi tych listów. Proszę Państwa, jestem głęboko przekonany, że Stefan Korboński odegrał w polskiej polityce emigracyjnej pierwszorzędną rolę. W pewnym stopniu mogę go porównywać do człowieka, który miał wielkie zasługi w Londynie, czyli prezydent Edward Raczyński, który, proszę Państwa, będąc od Korbońskiego starszy praktycznie o pokolenie, przyjechał do Korbońskiego w 80 roku. Jest bardzo piękne zdjęcie. Chcąc go namówić, żeby był jego następcą na urzędzie prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Niestety Stefan Korboński był bardzo racjonalnie nastawiony do polityki światowej. Nie przyjął tej propozycji od czcigodnego wtedy, bo już miał 90 lat prawie, prezydenta Raczyńskiego z bardzo prostej przyczyny. Warunek był jeden, że Korboński z Waszyngtonu, która w owym czasie, a przynajmniej tak sądził Korboński, była stolicą wolnego świata, a nie Londyn, który utracił po II wojnie światowej całe swoje imperialne, nazwijmy, znaczenie. Więc myślę, że wystarczy. Tak, z całą pewnością. Dajmy możliwość wypowiedzieć się innym dyskutantom. I mam takie pytanie do wszystkich pozostałych dyskutantów dotyczące tego, która twarz Stefana Korbońskiego wydaje im się najciekawsza. No, był to człowiek, który w historii najnowszej uczestniczył w większości najważniejszych zdarzeń, zjawisk, które miały miejsce, począwszy od obrony Lwowa, wojny polsko-bolszewickiej, uczestnictwa w kampanii wrześniowej, ale wcześniej jeszcze w powstaniach śląskich, konspirator działający na różnych polach, później działacz emigracyjny. Która z tych ról Stefana Korbońskiego z punktu widzenia zasług dla Polski wydaje się panom najważniejsza? Może zacznę od pana prezesa. Dziękuję. Na wstępie chciałbym podziękować panu Romanowi Rybickiemu rzeczywiście za tę inicjatywę dotyczącą wydania tej książki, tych listów. Rzeczywiście tutaj pan Roman przychodził do nas bardzo jakby usilnie, zwracając uwagę na wagę tych listów i tutaj wielka chwała tutaj, także bardzo dziękujemy tutaj, dziękuję w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej. Wzbogaciło to już dużą biblioteczkę naszych publikacji, a tutaj na niej nie ma wszystkich, bo nie ma tutaj albumu pani Małgorzaty Ptasińskiej, czy nie ma też pierwszej części tej trylogii w imieniu Polski Walczącej. Ale wracając do pytania pana doktora,
Ja mimo tego, że mi w historii najbliższy jest okres ten powojenny, także z racji tych moich badań i z taką wielką zainteresowaniem wiele lat temu czytałem w imieniu Kremla. To było dla mnie niezwykle poruszająca lektura, ale mimo wszystko pierwszeństwo oddałbym temu okresowi drugowojennemu, temu jego roli w ramach polskiego państwa podziemnego i te radiostacje i jednak był jednym z najwyższych urzędników, bo nie chodzi o to wojskowe, ale jednym z najwyższych urzędników polskiego państwa podziemnego, a to jest sprawa, o której dzisiaj też była i pozostaje na bardzo dalekim planie. Wiadomo, że na pierwszy plan wysuwają się formacje wojskowe, Armia Krajowa. To jest zrozumiałe, prawda? Ale nie pamięta się, albo pamięta się w niewielkim stopniu o tym, że Polskie Państwo Podziemne to cała administracja właśnie, to jest urzędnicy, to sądownictwo. I on był tym niezwykle ważnym elementem tej całej struktury i ta jego książka opisująca ten okres II wojny światowej też według mojej subiektywnej ocenie jest najlepsza z tych wszystkich trzech pozycji. Ja może trochę w opozycji powiem, że ciężko jest zważyć mi działalność w tak trudnym okresie, jakim była wojna, z działalnością równie, mówiąc kolokwialnie, nieciekawych czasach emigracyjnych, ale może ze względu na świeżość, może ze względu na wcześniejszy brak wiedzy mojej na temat działalności Korbońskiego i Acenu chociażby, o czym wspominał pan Roman, przyłożyłbym większe zainteresowanie sylwetką już jego jako polityka powojennego w Stanach Zjednoczonych. I tak w mojej ocenie jest to ciekawsza działalność. Może nie chcę dawać tutaj właśnie wagi żadnej, ale w osobistym odczuciu podróż przy tych listach po jego życiu w Stanach Zjednoczonych była bardzo ciekawa i bardzo rozwojowa, także też oceniam go już trochę z innej perspektywy, jako człowieka naprawdę z bardzo dużym doświadczeniem życiowym, bardzo dużą wiedzą, ze wspaniałym analitycznym umysłem i człowieka, który jest w stanie spunktować bardzo istotne kwestie właśnie w tych listach. Także na koniec jeszcze, korzystając z okazji, że mam w ręku mikrofon, chciałbym panu Romanowi bardzo podziękować za te lata współpracy i za to wszystko, co się mogłem przy panu nauczyć i za to, że ta praca się ukazała. To jest pana największa zasługa. Dziękuję bardzo, panie Romanie. Ja tak się zastanawiałem właściwie nad tym pytaniem i nie potrafię powiedzieć, co jest ważniejsze. Czy jego działalność z czasów okupacji, czy nawet ten krótki epizod powojenny, przecież 45-47. On tutaj odgrywał jako poseł PSL-u dosyć sporą rolę. No to nie był okres, w którym mógł odegrać większą rolę, bo musiał uciekać po prostu, ratować życie. Natomiast potem te dziesięciolecia w Waszyngtonie, trudno to zważyć. Jeszcze do tego bym dodał jego pisarstwo. Dla mnie Polskie Państwo Podziemne w imieniu Kremla, w imieniu Polski Walczącej to były takie lektury chyba najważniejsze przy pisaniu historii, tej najnowszej historii Polski. Ja się właściwie z tych książek dowiedziałem naprawdę, jak to było. To są świetnie napisane książki. Nawet jeżeli tam szukać warsztatu naukowego, w sensie tak jak dzisiaj, na punkty, to dzisiaj musimy zasłużyć sobie. Przypisy, recenzje i tak dalej. Nie. Te trzy książki, ja bym za nie dał więcej niż 200 punktów, bo one są naprawdę fundamentami naszej wiedzy o tej epoce. Więc nie potrafię powiedzieć, co jest ważniejsze, ale rzeczywiście być może ten okres powojenny. Musimy sobie zdać sprawę, w jakich warunkach
nawet ktoś, który z tego szczebla władzy w Polsce, przypomnijmy, ostatni delegat, szef kierownictwa walki cywilnej, ważna postać, ale znajduje się w Ameryce, gdzie Polska jest, jak to się dzisiaj potocznie mówi, pozamiatana. Tam właściwie już o sprawach polskich się nie będzie mówiło przez pierwsze 5-7 lat w ogóle. Aż dopiero gdzieś na początku lat 50. wraca zainteresowanie, czego w jakimś sensie, no trudno powiedzieć, że Korboński się do tego bardzo mocno przyczynił, bo to była zmiana perspektywy w samej Ameryce. Było odkrycie siatek szpiegowskich sowieckich w Ameryce. Była sprawa McCarthy, ujawnił, że taką głębię penetracji administracji amerykańskiej przez wywiad sowiecki. Zwłaszcza z czasów Roosevelta, Alger Hiss, Dexter White i cała masa tam, Harry Hopkins, Averell Harriman, ludzie, którzy można powiedzieć bardzo podejrzaną rolę odegrali w polityce amerykańskiej. Ja mając zajęcia z Amerykanami, kiedyś zostałem przez nich zapytany, czy Stany Zjednoczone zdradziły Polskę po wojnie. Powiedziałem nie, rząd amerykański, rząd Roosevelta zdradził Amerykę. Bo podatnicy amerykańscy potem na zbrojenia płacili przez kilkadziesiąt lat, żeby powstrzymać Sowietów, których Roosevelt wpuścił do połowy Europy. Więc w tych warunkach Korboński działał, no, strasznie trudnych i działał na swój sposób skuteczny. Tutaj pan Roman mówił o Acenie. Ja myślę, że w Polsce ta organizacja zupełnie nie jest znana. Ona zasługuje na to absolutnie. Ktoś powinien monografię tego. Zresztą Acen zostawił sporą dokumentację. Tam są, ja kiedyś nawet jakieś tam kserokopie sobie przywiozłem, to są takie memoranda, raporty na temat sytuacji w Europie Wschodniej dotyczące takich kwestii jak kolektywizacja rolnictwa, wpływ śmierci Stalina na sytuację i tak dalej. Bardzo głębokie analizy ludzi, którzy mieszkali w Ameryce i w gruncie rzeczy informacje, które pobierali, pochodziły do dosyć pośrednich źródeł. To była niezwykle drobiazgowa praca, czasami oparta na wywiadzie też. Więc z racji tej długości jego pobytu w Waszyngtonie i tej niezwykle trudnej misji i tych efektów, które wydaje mi się jednak widać, na przykład w 1956 roku te efekty widać. Administracja amerykańska jest bardziej zainteresowana tym, co się dzieje na przykład ze względu na rewolucję na Węgrzech i na październik. I wtedy dostaje informacje z pierwszej ręki od ludzi, którzy wiedzą o tym wszystko, co trzeba wiedzieć. Więc być może w sensie takiego ogólnie zważonego punktu ciężkości dokonań Korbońskiego, to być może rzeczywiście ten okres powojenny, ale trzeba by to mierzyć również intensywnością, powiedzmy, z roku na rok, więc trudno to porównać. Mam kolejne pytanie, które wynika z lektury owych listów, a mianowicie no, wyłania się z nich postać Korbońskiego jako człowieka o bardzo jednoznacznych poglądach antykomunistycznych. Człowieka, który w sposób jednoznaczny definiuje to, co stało się w 1944 roku w Warszawie, postawę Armii Czerwonej. W sposób jednoznaczny określa PRL jako państwo no, będące państwem nie niepodległym, nie niezawisłym, będącym własnością tak naprawdę wąskiej grupy nominantów sowieckich. I powiem szczerze, jak czytałem te jego stanowiska, te jego wypowiedzi w kolejnych listach, to nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że oto w dzisiejszych czasach to, co dla niego było jednoznaczne, już jednoznaczne nie jest. O Armii Czerwonej stojącej na drugim brzegu Wisły nie mówi się jako o armii, która zdradziła sojusznika, naszych sojuszników,
odwrócę tutaj kolejność. Nie mówi się o zdradzie, nie mówi się o tymczasowym aliansie niemiecko-sowieckim, tylko są wymyślane różnego rodzaju inne powody. O PRL-u przestaje się mówić jako o no właśnie państwie nie niepodległym, tylko o jednak jako o podmiocie prawa międzynarodowego. Skąd taki regres w opiniach, które dla ludzi pokroju Korbońskiego były oczywiste i jednoznaczne, a teraz oczywiste nie są? Może od pana profesora zacznę. Żeby na to odpowiedzieć, to ja może przytoczę swoje doświadczenie. Otóż ja byłem w Waszyngtonie pod koniec lat 80. i wtedy państwo korbońscy mnie przyjęli jako młodego doktora z PRL-u, nie znając mnie. Ja byłem polecony przez kogoś i to jest, wydaje mi się, trochę odpowiedź na pana pytanie. To znaczy, żeby podjąć rozmowę z Korbońskimi, trzeba byłoby jakoś być zweryfikowanym. Bo tam się pojawiła masa ludzi z Polski. I tutaj jest pewna różnica. Nie chciałbym powiedzieć, że ja jestem wśród tej lepszej części Polaków. Mogą państwo tak może moją nieskromność odczytać. Ale dla dużej części tych, których wtedy Korbońscy by nie przyjęli, dzisiaj otwarte są łamy masowych, znaczy wszystkich mediów i oni uprawiają ten rodzaj relatywizacji przeszłości. No bo wszyscy żeśmy żyli w PRL-u. Ja rzeczywiście, wszyscy byliśmy zaplątani w ten system. To jest ten rodzaj relatywizacji, który wydaje mi się nie doczekał się żadnej takiej prawdziwej grubej kreski. Prawdziwej mówię, to znaczy tak, ja też byłem obywatelem PRL-u. Brałem pieniądze z kasy państwowej. Żyłem w tym kraju. Nic więcej złego nie zrobiłem. Natomiast to społeczeństwo było, proszę, to co pan powiedział, to było państwo, które było zawłaszczone przez elitę komunistyczną i wytworzyło nawet swoją nową elitę, która była, nawet jeżeli nie w jakiś sposób zdradziecki żyła, że tak powiem, kosztem tego społeczeństwa, nawet czasami rozweselała to społeczeństwo. Było koncesjowane, że tak powiem, artyści, czy no bo jakoś trzeba było żyć, trzeba było uprawiać literaturę, film, rozrywkę, festiwale i tak dalej. Wszyscy żeśmy byli w PRL-u, tylko w różnym stopniu zamieszani w ten system. I teraz, jeżeli nam się mówi, że wszyscy żyliśmy w PRL-u, to i ci, którzy się migali, gdzieś tam emigranci wewnętrzni, którzy coś tam kręcili korbą w podziemiu w latach 80., i ci, co żyli z tego państwa, właściciele PRL-u, ci, którzy donosili na kolegów, to wszyscy są mieszkańcy PRL-u. Zmieszaliśmy ich. Po 89 nastąpiło wymieszanie ich i uznanie, oj tam, no, nie było aż tak źle, bo żeśmy przeżyli. Otóż ja to nazywam anomią. Ja nie jestem, czasami już raz słyszałem, że ja to w swoich pracach historycznych to jestem prokuratorem. Myślę, że to jest krzywdzące, dlatego że ja nie jestem Panem Bogiem, żeby o ludzkich duszach się wypowiadać, ale pewne postawy, pewne czyny i pewne zachowania należy oceniać. W każdym normalnym państwie od tego są sądy. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, w świetle zresztą prawa, nawet z odziedziczonego z PRL-u, w PRL-u nie można było zabijać. Jakie są tego efekty? No chyba, ja nie pamiętam, żeby ktoś poniósł karę za zabójstwo polityczne w PRL-u. I tak dalej, i tak dalej. Za torturowanie ludzi w PRL-u. Pamiętacie panowie, Humer może? Jeszcze może jeden, dwóch. Więc to jest mniej więcej odpowiedź na to pytanie. To nasze społeczeństwo po 89 roku dosyć łatwo przyjęło,
że wszyscy żyliśmy w PRL i nie należy za bardzo grzebać w tej przeszłości. I w związku z tym hasło, że na przykład Berling, Berling chciał pomóc powstaniu na przykład. No to co, nie zasługuje na pomnik. I tego rodzaju relatywizm zapanował, jakby zanikły kryteria oceny. A kryterium, kiedyś jakiś historyk w jakiejś recenzji mojej najnowszej historii Polski wyraził takie zdanie. Nie wiem właściwie, dlaczego pan Roszkowski bardziej lubi II Rzeczpospolitą od PRL-u. No to ja na to odpowiedziałem. Dwa powody są. Po pierwsze, II Rzeczpospolita była chociaż częściowo państwem demokratycznym, a po drugie była państwem suwerennym. Z tych dwóch powodów bardziej lubię II Rzeczpospolitej niż PRL-u. I wydaje mi się, że to jest najprostsze kryterium, które gdzieś ktoś czasami powinien przypomnieć. Czy chcę zwrócić uwagę, że to rozróżnienie dotyczące PRL-u jako państwa niepodległego miało istotne konsekwencje w postrzeganiu tego, co działo się w Polsce między rokiem 45 a 89. Jeżeli Korboński protestował przeciwko akcji antysemickiej w roku 68, no to nie była to jego zdaniem akcja, która była wynikiem antysemityzmu społeczeństwa polskiego, tylko była akcją animowaną przez właścicieli tego państwa, czyli grono przywódcze partii, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Także te pewne rozróżnienia i te trzymanie się pewnej takiej bardzo pryncypialnej wizji, ono miało określone konsekwencje dla postrzegania tego, co działo się między rokiem 45 a 90. Czy któryś z panów jeszcze chciałby coś do wypowiedzi pana profesora dodać? Tak? Więc Korboński rzeczywiście był zdecydowanym antykomunistą, zresztą jak i jego żona Zofia, jest nawet jej rozmowy przed samym końcem jej życia pokazywały, że to cały czas w niej bardzo mocno tkwiło. I ja bym chciał zwrócić uwagę właśnie, że na taki moment w jego powojennym życiu politycznym, kiedy Stefana Korbońskiego, kiedy on proponuje, żeby w związku z tą sytuacją, jaka spotyka PSL, żeby rozwiązać, że po prostu jedynym wyjściem honorowym jest po prostu, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe w roku 1947 się rozwiązało. I ja myślę, że gdyby on dożył roku 1990, niewiele brakło, prawda, to on byłby zwolennikiem tego, żeby zerwać prawną ciągłość z Polską Rzeczpospolitą Ludową, bo chciałem przypomnieć, nie wiem czy państwo wiecie, ale prawnie III Rzeczpospolita, obecnie funkcjonujące państwo, jest spadkobiercą prawnym, jest ciągłość prawna pomiędzy tym państwem, które funkcjonowało w latach 1944-89. Oczywiście znajdziemy uchwały Senatu, może nawet i Sejmu, które odwołują się do II Rzeczpospolitej, a ganią ten okres powojenny, ale to są tylko uchwały. Natomiast rzeczywistość prawna, a z tego wynikające konsekwencje bardzo głębokie w wielu sferach życia politycznego, społecznego, jednak są, istnieją i to ma wpływ na, ciągle ma to wpływ na dzisiaj. I natomiast jeśli wracając do drugiej części tego pytania pana doktora, że co też jest takim powodem tego, że to jest przewracana ta pozytywnie, coraz bardziej, coraz lepiej się patrzy na ten okres PRL-u, czy powraca się między innymi w tych nazewnictwie ulic, bardzo widzimy ten regres, jaki jest, to tutaj się wypowiem już nie jako historyk, ale jako politolog, że w mojej ocenie to jednak jest w dużej mierze element walki politycznej. To jest tak, że jedna strona polityczna bardzo kładzie nacisk
na to, żeby pokazywać, właśnie krytykować okres PRL-u, żeby być, no mówię, w tej warstwie też retorycznej, antykomunistycznej. No więc druga strona bardzo często, no, można powiedzieć wprost, czyni na złość tej pierwszej i odwrotnie po prostu. I odwrotnie postanawia różne rzeczy promować. I to też myślę, że jakiś związek ma. A propos tego, co pan prezes powiedział, to malutki przypis bym do tego dodał. Czym jest właściwie trzecia RP? To ona jest, można by powiedzieć, sojuszem między PRL-em a II Rzeczpospolitą. Sojuszem, który nigdzie nie został zawarty, tylko raczej na zasadzie, dokumenty prawne raczej by to zapotwierdzały. Natomiast jest mały jeden wyjątek. Otóż nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś tutaj jako apoteoza prezydenta Wałęsy, ale od kogo on przejął insygnia prezydenckie? Od prezydenta Kaczorowskiego, a nie od prezydenta Jaruzelskiego. Więc mamy w gruncie rzeczy zamieszanie i galimatias pojęciowy, symboliczny i prawny. I to jest trzecia RP. To nie jest tak, że to jest prosta kontynuacja PRL-u. To jest niekonsekwentna kontynuacja ani jednego, ani drugiego. Wydaje mi się, że nawet jest gorzej, bo w gruncie rzeczy nie wiemy. Trzecia RP w sensie państwowej, no, członkiem ONZ-u była PRL i jest trzecia RP. Ale Wałęsa przejął tę władzę nie od Jaruzelskiego, więc jak to rozumieć w ogóle? Symbolicznie nie przejął od Jaruzelskiego, natomiast prawnie przejął od Jaruzelskiego tą władzę na mocy konstytucji z 22 lipca 1952, więc to są te paradoksy właśnie. No wiesz, ale znaczy nie, ja nie twierdzę, że przesadziłem z tym sojuszem, ale mamy do czynienia z dwoma poziomami, że tak powiem, takiej czystej litery prawa i to ma pan rację. Mm. Natomiast symbolicznie... Słucham? Lipiec 44. Oczywiście. Oczywiście, więc... Przepraszam, że ja tak agresywnie się włączam w rozmowę, ale panie profesorze, nie ma mowy o sojuszu między drugą RP a trzecią z prostego powodu. I to jestem osobiście świadkiem, bo pan prezydent Kaczorowski w jakiejś rozmowie do mnie powiedział, jak było z insygniami, prawda? To jest pewien wyraz tej niepodległej drugiej, przechowanej przez rząd migracyjny. Powiedział, że Wałęsa na jego nagabywanie o konstytucję i przywrócenie konstytucji kwietniowej powiedział, no to sobie zabierajcie te insygnia, mnie one w ogóle nie są do niczego potrzebne. To był gwałt na II Rzeczpospolitej i ja apeluję do uczonych, żeby wreszcie panowie zaczęli mówić na temat. Przepraszam, że jestem brutalna, ale tak jak pamiętam ustawę pani Zofii, którą miałam zaszczyt poznać w czasie mojej pracy, to była osoba, która do ostatniego dnia swojego życia walczyła o tą właśnie postawę Stefana, promowała ją gdzie się da, promowała i błagała o przywrócenie pamięci polskiego państwa podziemnego, bo my nie tylko nie wiemy o Acenie, ale i dużo ludzi w Polsce nie ma zielonego pojęcia o polskim państwie podziemnym. Właśnie dzięki tym publikacjom i o to, co zadbał pan Roman i w ogóle nasza Fundacja Podwojskiego, trochę się ruszyło. Trochę się ruszyło dzięki temu, że udało się nam przenieść szczątki Korbońskich do Świątyni Opatrzności. I jak widzę, jest tam ruch wokół tych postaci, są pewne informacje, przewodnicy już coś o tym mówią. Natomiast jeżeli my tolerujemy taką publicystykę jak pan Zychowicz, który wywraca do góry nogami nasze wyobrażenia o bohatera, to ja, tak jak mówię, apeluję do świata nauki, żeby się opierać temu, bo my na panów liczymy. Pan Zychowicz niekoniecznie reprezentuje świat nauki, to po pierwsze. Jak widziałam, publicystyka
Publicystyce, tak. To trzeba dosyć jasno zakwalifikować jego twórczość. Mnie się wydaje, że określenie jego pisarstwa jako pornografii politycznej i historycznej jest tutaj dosyć zasadne, ale to jest konsekwencja wolności słowa. O ile znajduje on swoich czytelników, a no mogę powiedzieć, że niestety znajduje, to będzie powodowało, że tego typu literatura, nie tylko jego, ale pana Łady i innych, będzie pojawiała się na półkach księgarskich. Moim i nie tylko moim zadaniem historyków, którzy prowadzą badania naukowe, a nie żerują na badaniach innych, ażeby wydobyć z nich sensacje, jest to, ażeby to, o czym pani mówi, przygotowywać w formie rzetelnych publikacji o charakterze naukowym. I to się dzieje niestety przy no, znacznie mniejszej frekwencji odbiorców niż w przypadku owej pogoni za sensacją, którą świadomie wybrał autor, które nazwisko pani wymieniła. To jest jego świadomy wybór, będący moim zdaniem pokłosiem tego, jak wygląda w tej chwili w ogóle przekaz informacji. On jest oparty przede wszystkim na sensacji, a nie na rzeczywistym, merytorycznym przekazie. I on po prostu na pewnym etapie swojego życia skonstatował, że to sensacja historyczna przyniesie mu taki, a nie inny sukces i realizuje to w sposób konsekwentny. Ja mogę jedynie ubolewać, że... Sensacja to jest różnica. Słucham? Łajdactwo. Proszę pana, to już jest kwestia indywidualnego odbioru. Ja bym wolał pozostać przy określeniach niewartościujących. Dla mnie jest to po prostu pogoń za sensacją. Jeżeli on znajduje swoich odbiorców, proszę bardzo, ja do kręgu jego odbiorców, jego literatury akurat nie należę, co zresztą jest dosyć znane. Ja dorzucę tylko... Natomiast ja bym chciał pani podziękować, bo to, co ja powiedziałem, to nie jest, że ja uważam naprawdę, że to był sojusz, tylko to wyzwoliło pani bardzo precyzyjną uwagę i to dobrze się stało. Bo to z tym sojuszem to jest właśnie, raczej mi chodziło o atmosferę w opinii publicznej w III RP, która na wszystko mówi oj tam. No bo przecież Wałęsa i tak dalej. Jest zamieszanie powszechne i nie rozdziela się, że tak powiem, co jest tak, a co jest nie. Ja dorzucę jeszcze jeden element do owej historii, a mianowicie no, znam opinię prawników, którzy twierdzą, że Ryszard Kaczorowski nie miał prawa doprowadzić do wygaśnięcia Konstytucji Kwietniowej. W związku z tym to zamieszanie ma tutaj charakter jeszcze głębszy. Ja mogę tylko państwa zaprosić w przyszłym tygodniu, w czwartek, będziemy się zastanawiać w gronie prawników właśnie nad tą kwestią przejścia z PRL-u do III Rzeczpospolitej. Na ile ta przeprowadzona zmiana i odrzucenie Konstytucji Kwietniowej została zrealizowana no, w sposób pełnoprawny, a na ile no, była jednak jakimś zakulisowym też zamachem stanu w gruncie rzeczy, gdzie zachowano pewien anturaż ciągłości legalistycznej w postaci przekazania insygniów, ale nic za tym kompletnie nie poszło. Co więcej, zrobiono coś wręcz przeciwnego, a mianowicie nawiązano do konstytucji PRL-owskiej. Proponowałbym zamknąć akurat ten wątek i mam takie pytanie tutaj akurat do pana prezesa, a mianowicie w tych listach stanowiska Korbońskiego dotyczące niesłusznego posądzania społeczeństwa polskiego o brak pomocy dla społeczności żydowskich pojawiają się w zasadzie po roku 68. I tu jest pytanie takie, czy ten rok 68 i nagonka
i to też to nie tylko do pana prezesa, i ta nagonka będąca wynikiem zaplanowanych działań władz komunistycznych uruchomiła pewne pokłady antypolonizmu w środowiskach żydowskich, amerykańskich, czy też ten antypolonizm miał jakieś źródła głębsze i tego typu nieprawdziwe informacje dotyczące spraw polskich pojawiały się przed rokiem 68 w Ameryce? Nie wiem. Panie prezesie, i do pozostałych pytań. Tutaj, jeśli chodzi o szczegóły tego, kiedy te rzeczy się zaczęły antypolskie pojawiać, to pewnie pan Roman będzie pewnie lepiej wiedział, bo ja się tym badawczo nie zajmowałem, ale rzeczywiście rok 1968 jest pewną taką cezurą, bo chociaż wcześniej były jednak publikacje antypolskie, to nawet między innymi on protestował, Stefan Korboński, w roku 1965 jeszcze przeciwko stwierdzeniu w magazynie The Life o polskich komorach gazowych, ale rok 68 był odebrany w świecie nie tak, jak pan doktor wcześniej powiedział, że to jest ta nagonka władz komunistycznych, elementy czy walk frakcyjnych w samej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale to też przeszło w świecie jako taki element tego, że to społeczeństwo, że to Polska jest antysemicka, Polska wyrzuca osoby narodowości żydowskiej ze swojego kraju, i to niewątpliwie miało negatywny wpływ i ma negatywny wpływ do dzisiaj. Rok 1968 ma bardzo negatywny wpływ na postrzeganie Polski. To jest obecne w świecie ciągle. Natomiast tutaj trzeba docenić to, że Stefan Korboński był tak jednak zdecydowanym obrońcą prawdy w tym temacie, że jakby się tego nie bał, zabierał głos na wiele tematów i ten był dla niego szalenie ważny, bo to nie tylko te listy, ale też i przecież jest autorem książki o Holokauście i relacjach polsko-żydowskich, zresztą też wydana parę lat temu przez Instytut Pamięci Narodowej, i on nie tylko prostował, ale i bardzo często uzupełniał, dlatego że już za jego życia, mimo że przecież żył w latach nie tak odległych od II wojny światowej, za jego życia zupełnie zaczęto abstrahować od realiów, jakim była poddana Polska pod okupacją niemiecką. Tam się pojawiały artykuły w prasie zagranicznej zupełnie jakby pokazujące niezrozumienie tego, co się tu działo, jak olbrzymi był terror. Przecież były zarzuty, że Armia Krajowa nie pomogła powstańcom w getcie, że nie zabrała, że zbrojnie nie wsparła, że więc no, oprócz tego, że to jest nieprawdą, że w ogóle nie było pomocy ze strony Armii Krajowej, bo pomoc była nieduża, ale była, no, taka, nie mogła być większa z racji tej możliwości, no to przecież to jest zupełnie nierealne, żeby wówczas wybuchało powstanie drugie przez Polaków. No, Żydzi byli w takiej sytuacji, że po prostu to była obrona ich godności. No, było wiadomo, że tak czy inaczej zostaną wyniszczeni, więc to była, to ich powstanie było takim wołaniem, takim ostatnim krzykiem po prostu, że się przeciwstawić temu, co się dzieje. Czy któryś z panów chciałby coś dodać jeszcze? Panie profesorze. Ja myślę, że to dwie rzeczy się zbiegły. Nie tylko 68 rok. Badacze tej historii Holokaustu w opinii amerykańskiej zwracają uwagę na to, że to się nasiliło w czasie, czy w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie, 67 roku, kiedy Izrael był śmiertelnie zagrożony. Ale również trzeba by wspomnieć, jeżeli mowa tutaj jest o odwróceniu tych znaczeń, że nagle Polacy stali się tym złym, bad guy, to trzeba
tutaj wspomnieć o rozmowie, którą przeprowadził kanclerz niemiecki Adenauer z premierem izraelskim Ben-Gurionem. To był chyba 62 rok. Chyba drugi. W której za ogromne pieniądze z Niemiec przekazanych do Izraela, Izrael zgodził się na to, żeby Niemcy, że tak powiem, lansowali wersję II wojny światowej o złych nazistach, o dobrych Niemcach. I w tym momencie troszeczkę, że tak powiem, uchylali się od winy za Holokaust. No więc trzeba było znaleźć współwinnego. I obok nazistów pojawiają się w publikacjach naukowych czy naukawych amerykańskich ci współwinni. Obok nazistów niemieckich pojawiają się naziści innych narodowości. A już czasami się zapomina, że to Niemcy byli nazistami, tylko pojawiają się naziści innych narodowości. I obok Belgów, Holendrów, Norwegów czołowe miejsce w tym gronie nagle zajmują Polacy. To jest odwrócenie tych znaczeń, ale to jest wszystko w konsekwencji tych dwóch wydarzeń, wydaje mi się. Nie tylko marca 68, ale również wojny 67 roku i tej umowy RFN Izrael. Dziękuję. Może dokończymy tutaj jeszcze jedną turę pytań i później oddam Państwu głos, ażebyście mogli zadać pytanie dyskutantom. Ja mam właśnie już na koniec jedno jeszcze pytanie dotyczące pozycji Stefana Korbońskiego w Stanach Zjednoczonych. No bo to jest, jak czyta się owe listy i z wiedzy poza tą publikacją, widać, że był to człowiek, który cieszył się niezwykłym poważaniem w Stanach, którego listy, przesłania publikowały najważniejsze tytuły prasy amerykańskiej, którego wykorzystywał jako konsultanta Departament Stanu. I mam takie pytanie do panów, co było źródłem tej bardzo wysokiej pozycji Korbońskiego na rynku amerykańskim. I drugie pytanie odnoszące się bardziej do chwili współczesnej, a mianowicie pytanie takie, dlaczego po śmierci takich ludzi jak Korboński, jak Zbigniew Brzeziński, jak Nowak Jeziorański w Stanach Zjednoczonych nie ma już nikogo takiego o takiej pozycji? Ja od razu powiem, że część tych funkcji, jaką ci ludzie pełnili, przejęły agendy rządowe i to jest normalne. Natomiast nie ma wśród społeczności polskiej zamieszkującej Stany Zjednoczone ludzi o podobnej wadze zdania, które mogą wygłaszać na różnego rodzaju tematy i których się słucha. I to takie dwa pytania do panów. Z czego wynikała pozycja Korbońskiego? To jedno pytanie, a drugie, dlaczego, nawiązując tutaj do ostatniej depeszy opublikowanej w tym zestawie listów, po ich śmierci zapadła straszna cisza. Czy pan profesor? Myślę, że odpowiedź na to zawiera parę elementów. Jednym jest to, że Amerykanie przywiązują wagę do formalnej funkcji. To dobrze widać w opinii, jeżeli ktoś w Ameryce na przykład wygłasza bardzo złe opinie o swoich władzach, to Amerykanie bardzo tego nie lubią. Amerykanie są państwowcami. Mają państwo, szanują teoretycznie, zwłaszcza na zewnątrz, jego władzę, bo są supermocarstwem i uważają, że Polskę powinien reprezentować ktoś z jakiejś racji sprawującą władzę. Jeżeli nie uznawali, czy uznawali do pewnego stopnia rząd komunistyczny w Polsce, no to chcieli rozmawiać z kimś, kto byłby reprezentatywnym przedstawicielem, reprezentować jakieś władze polskie. I tutaj ostatni delegat rządu na kraj taką funkcję formalną spełniał. Myślę, że to jest jeden z powodów. Drugi powód jest taki, że czasy zimnej wojny. No, władza w Polsce była jaka była, wobec tego Amerykanie
no, rozmawiając z władzami w Warszawie, jednocześnie chcieli wiedzieć swoje. I kogo pytali? No kogoś, kto miał taki autorytet. Trzecia odpowiedź chyba jest taka, że Stefan Korboński był nie byle kim w środowiskach emigracyjnych. Tutaj była mowa o Acenie. On w Acenie reprezentował Polskę. I no, rząd emigracyjny w Londynie, w Białym Domu był chyba słabo rozpoznawalny. Prezydent na obczyźnie był słabo rozpoznawalny, a poza tym był w Londynie. Więc Korboński był chyba najważniejszym przedstawicielem niepodległej Polski na ziemi amerykańskiej. Tam byli różni politycy emigracyjni, ale myślę, że Korboński był z nich, powiedziałbym, rangą chyba bodajże najważniejszy. Bo kto tam jeszcze był? Ja nie pamiętam, żeby tam był ktoś z elity władzy, notabene jeszcze władzy nie przedwrześniowej, tylko bardziej demokratycznej, bo proszę pamiętać, że delegatura rządu na kraj oparta była na porozumieniu głównych sił politycznych, a nie tylko jednej partii sanacyjnej. Więc wszystko to chyba niezwykle uwiarygodniało, no i niezwykła aktywność Korbońskiego, to wszystko chyba uwiarygodniało go w oczach amerykańskich i ta aktywność, którą tutaj widzimy. Panie Romanie. Proszę Państwa, miałem szczęśliwą okazję, że stan wojenny spędziłem w Stanach Zjednoczonych, głównie w Bostonie. I w związku z tym nawiązałem bardzo szybko, bo miałem przeczytane wszystkie książki Korbońskiego, które wychodziły za granicą, bo w Polsce przecież po ich ucieczce nic się nie mogło ukazać. Pojechałem do państwa Korbońskich na Decatur Place w Waszyngtonie i zaczęliśmy rozmawiać o różnych rzeczach. I oczywiście pan Korboński jako człowiek no, niezwykle zorientowany w różnych arkanach, oczywiście najpierw bardzo dokładnie mnie wypytał, kim jestem, co robię, po co przyjechałem i tak dalej, i tak dalej. Kto pana zna? Tak. Więc proszę Państwa, Korboński miał niesłychany zmysł polityczny i umiejętność wyciągania dla Polski wartości znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Ja nie znam, proszę Państwa, nikogo, kto lepiej umiałby wykorzystywać w tym przypadku Amerykanów, do działania na korzyść Polski. Korboński robił to rzeczywiście w sposób wyjątkowo zręczny. Miał bardzo dużo, oprócz osobistych zalet, był szalenie towarzyski, był człowiekiem niezwykle dowcipnym i po prostu lubił sobie zjednywać ludzi. Proszę Państwa, on był głównym w zasadzie inicjatorem powstania tego Europejskiego Zgromadzenia Narodów Ujarzmionych. Zebrał tych wszystkich biednych emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej i założyli ten ACEN, o którym wspominałem już. I myślę, że mieliśmy pod tym względem wielkie szczęście, że Korboński miał umiejętność rozmawiania z bardzo różnymi ludźmi. Docierał do najwyższych władz amerykańskich, a jednocześnie rozmawiał z tak zwanym prostym człowiekiem. To jest rzadka, proszę Państwa, zaleta u ludzi. On tę zaletę posiadał. Świetnie sobie radził, proszę Państwa, we wszystkich sprawach dotyczących kontaktów emigracji politycznej z władzami, w tym przypadku oczywiście w Stanach Zjednoczonych. I ja nie znam lepszego przykładu w Stanach Zjednoczonych, a poznałem naprawdę bardzo dużo, bo spędziłem stan wojenny w Ameryce i poznałem bardzo dużo ludzi, znałem bardzo dobrze Zbigniewa Brzezińskiego
I przyglądałem się, no, oczywiście Zbigniew Brzeziński, który u Cartera pełnił bardzo ważną funkcję, jak Państwo pamiętają, czuł się Amerykaninem, polskiego pochodzenia, ale Amerykaninem. Korboński nigdy się nie czuł Amerykaninem polskiego pochodzenia. On był klasycznym emigrantem politycznym. I jako wybijający się już przed wojną młody adwokat potrafił wykorzystywać elementy polityczne na rzecz Polski. To jest rzadka umiejętność. On posiadał tę umiejętność naprawdę w bardzo dobrym stylu. Dziękuję serdecznie. Czy dwóch pozostałych panów chciałoby coś dodać? Ja myślę, że to są połączenie tych dwóch cech, o których, warunków, o których wspominał pan profesor i pan Roman. Czyli z jednej strony szła za nim historia, funkcje, które zajmował, pewne nazwisko ugruntowane, a z drugiej strony osobiste zdolności, bo to nie wystarczyło być właśnie byłym znanym działaczem czy politykiem, ale trzeba było jeszcze się umiejętnie poruszać w tym establishmencie amerykańskim. Trzeba było znać języki obce, trzeba było umieć zareagować. No, był adwokatem, bardzo dobrze wykształcony, starannie, więc to wszystko łącznie spowodowało, że taka była jego rola. Tak mi się wydaje, bo ja go oczywiście osobiście już nie poznałem. Miałem tylko tę przyjemność, że jego małżonkę spotkałem, ale już pana Stefana Korbońskiego nie. Mi się wydaje jeszcze, że jest jeden taki element środowiskowy, bo on trafił do kraju, w którym tacy ludzie jak on mieli szansę coś zrobić. Tak? To był człowiek czynu, człowiek, który miał za sobą gigantyczne doświadczenie i dorobek i w tym kraju mógł to zrobić, bo gdyby był w innym, zupełnie innej rzeczywistości, jeszcze Stany były wtedy też inne, to nie wiadomo, jakby się to potoczyło. A druga rzecz, na pewno obecność wielu innych Polaków i instytucji polskich czy polonijnych mu pomogła, bo stała się takim katalizatorem i przekaźnikiem tego, co chciał robić i co robił. Tak, ja przynajmniej znam jego postać z dwóch instytutów, których dokumenty przeglądałem z tamtego czasu. I on się przewija i się będzie wszędzie przewijał, więc to też jest jakby taki dodatkowy nie wiem, wartość dodana, ta, która gdzieś tam się znalazła. Proszę Państwa, miałem to szczęście, że stan wojenny spędziłem w Bostonie. I jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem, nawiązałem kontakt z panem mecenasem Korbońskim, ponieważ miałem już w Polsce, bo miałem dostęp w Polsce do tej literatury, nazwijmy, zakazaną. Jego książki były przecież, proszę Państwa, drukowane w podziemiu. I wydaje mi się, że Korboński miał niezwykłe umiejętności zjednywania sobie ludzi. Potrafił bardzo dobrze poruszać się, tak jak obserwowałem. Ja stan wojenny, proszę Państwa, spędziłem w Stanach Zjednoczonych, w Bostonie. I jedną z pierwszych rzeczy, jak mi się tam udało jakoś ustabilizować, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem, to zadzwoniłem do państwa Korbońskich i zamówiłem się na wizytę. Przyjęli mnie oczywiście po polsku, czyli niesłychanie życzliwie. I zaczęliśmy rozmawiać o różnych rzeczach, co będzie, no bo w końcu był stan wojenny w Polsce. I nie wiadomo było, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Korboński miał niezwykłe towarzyskie umiejętności jeszcze sprzed wojny. Był człowiekiem niesłychanie dowcipnym i ciągle myślał o tym, co można zrobić dobrego dla Polski. Stan wojenny był tym przełomem, jak mi się wydaje, bo Korboński
po wielu latach już pobytu w Stanach Zjednoczonych, wtedy jak gdyby skorzystał z okazji, że stan wojenny wywoła reakcję w kraju i na emigracji i coś się zacznie dziać. I rzeczywiście się zaczęło coś dziać. Korboński był człowiekiem niesłychanych talentów, był świetnym mówcą, był człowiekiem niezwykle towarzyskim. Nie wiem, kto z panów miał okazję poznać Korbońskiego, ale czy pan profesor poznał go? Tak. Więc oni, przyjęcia u państwa Korbońskich w domu, to były bardzo... Pan doświadczył, profesorze. Nie, ja tylko byłem na prywatnej takiej wizycie, na przyjęciu nie. No w każdym, nie, ja mówię o takich przyjęciach, wie pan, nawet prywatnych, tak jak pan był. Pani Korbońska zresztą ogromnie pana profesora ceniła po pana wizycie i rozmowie i tak dalej. Proszę państwa, no ja miałem to szczęście, że poznałem Korbońskich oboje w warunkach stanu wojennego. Wyjechałem do Stanów Zjednoczonych przed stanem wojennym, nastał stan wojenny i trzeba było coś robić. Pojechałem do państwa Korbońskich, znając jego twórczość publicystyczną, polityczną. Nawiązaliśmy kontakt, no i to było dla mnie, no byłem, oczywiście to było tyle lat temu, byłem znacznie młodszy. I to była dla mnie rzecz no, niezwykłej wagi, bo spotkałem prawdziwych Polaków, nazwijmy to w ten sposób, zatroskanych o losy kraju. Panie Romanie, może byśmy oddali głos uczestnikom naszego spotkania, bo część z nich na pewno będzie chciała państwu jeszcze zadać jakieś pytania. Ja bym tylko jedną rzecz jeszcze dopowiedział na koniec. Był w ostatnich miesiącach taki okres, kiedy zajmowałem się od strony naukowo-badawczej emigracją niepodległościową i to, co mnie urzekło w postawach tych ludzi, to konsekwencje. Oni byli konsekwentnie chorzy na Polskę po prostu, bez względu na to, gdzie mieszkali, czy był to Londyn, czy Stany Zjednoczone. Ostatnie funty czy ostatnie dolary byli gotowi płacić i ofiarowywać na kolejne akcje pomocowe dla Polski. Każdą wolną chwilę byli gotowi poświęcać na organizację różnego rodzaju akcji protestacyjnych i komitetów, a wszystko to działo się no, jednak w sytuacji takiej, gdzie nie byli grupą etniczną, grupą społeczną, grupą zawodową, która zajmowała jakąś wysoką pozycję w hierarchiach społeczeństw, w których żyli. Nie, jak patrzyłem na budżety kolejnych rządów na emigracji, kto był najlepiej opłacanym urzędnikiem, osoba, która przepisywała na maszynie. Większość działań prowadzona była w gruncie rzeczy bezinteresownie, a mimo to byli w stanie po utworzeniu pierwszego rządu Tadeusza Mazowieckiego zebrać 600 tysięcy funtów. To proszę państwa, zakończylibyśmy pierwszą część, w czasie której moi wspaniali goście opowiadali państwu o swoich wrażeniach dotyczących zarówno publikacji, jak i spotkań z małżeństwem Korbońskich. A teraz jest czas na pytania z sali. To może pana proszę o przedstawienie się i o krótkie zadanie pytań. Dzień dobry, Krzysztof Łomiński. Ja jestem około 40 lat poza Polską. Wychowałem sporą grupkę młodzieży. I często się spotykam z takim pytaniem, czym różni się tamta wolność, następna wolność i obecna wolność? Jak im wytłumaczyć? Przecież widzą szybko migawki w telewizji, sztandary, uśmiechy, kwiaty. Jakim oni są, są patriotami, znają język polski,
niejedną łódź zatopili tu na Mazurach czy na koniach, nieźle się poruszają, ale nie rozumieją po prostu tej historii, która jedno chwali, drugie gani czy coś w tym sensie. W ogóle nie dociera do nich historia, bo próbowałem wielokrotnie historię Polski w obcych językach kupić, nie do dostania było, a wręcz przeciwnie, ludzie z jakąś olbrzymią pogardą patrzyli na mnie, jak to, historia Polski po niemiecku? Czy ktoś z panów zechce się ustosunkować do pytania, no niezwykle obszernego, co do którego moglibyśmy zorganizować całodniową konferencję tak naprawdę. Czy pan profesor zechciałby... Dokładnie. Myślę, że to jest temat na całą tutaj osobną sesję. W krótkich zdaniach po pierwsze, każde społeczeństwo składa się z bardzo różnych ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami, czasami życiem codziennym. Pod tym względem Polacy też są w jakimś sensie normalni. No nie każdy Francuz, Amerykanin, Hiszpan przyjmuje się swoją historią. My jesteśmy w innej sytuacji, bo historia nas przejechała tak bardzo, że ona nas tworzy bardziej niż Hiszpanów. Hiszpanów może nie, Hiszpanów bardzo. Ale te bardziej szczęśliwe narody, że tak powiem, które sobie... Ale one bardzo często się nie przejmują swoją historią. We Francji raz się opowiedziało, że rewolucja francuska najważniejsza na świecie i już tak sobie powtarzają. Natomiast nas historia przejechała tak strasznie, że ona dla nas konstytuuje naszą tożsamość, taką czy inną. I dlatego czasami wydaje mi się, brakuje nam takich wyrazistych odpowiedzi na pana pytanie. Wydaje mi się, że powinno ich padać więcej. Ale znowu, młode pokolenie w Polsce chce żyć jak normalni ludzie, Europejczycy. Czasami nie rozumiejąc, że jednak bez odniesienia się do naszych problemów z historii będziemy tylko gorszym sortem Europejczyków. Że naprawdę, jeżeli ktoś nas będzie cenił, to dlatego, że my cenimy historię, wiemy, kim jesteśmy. Myślę, że czasami to jest na odwrót, bo to prowokuje ich do nazywania nas megalomanami, nacjonalistami, ale ja bym się tym tak bardzo nie przejmował. Natomiast czy oczekiwać od społeczeństwa polskiego, że całe nagle zrozumie, czym jest odzyskana wolność? Trudno. No ale to jest początek pewnie bardzo długiej rozmowy na ten temat. Czy wykreśla pan profesor tej możliwości, że za kilka lat młodzież powie, że ta sama wolność była jak wszystkie inne wolności? Nie, mam nadzieję, że nie, bo pewną nadzieję wiąże z jednak zmianami pokoleniowymi i w młodym pokoleniu świadomość wagi historii nie jest wyraźnie mniejsza. Oczywiście narzekamy zawsze, jak zawsze, na młodzież, ale proszę zauważyć, co się stało z pokoleniem tych wnuków powstańców, Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam wnuki, nie dzieci, tylko wnuki się odezwały wśród tych wolontariuszy, wśród tych zbieraczy. Nie poszło to aż tak, jakbyśmy pewnie chcieli, ale coś jednak drgnęło. W tym młodym pokoleniu też jest trochę tego. Gdyby była taka ilość powstańców, co się teraz ujawniają, to na pewno. Dobrze. Pan teraz. Bardzo bym prosił o zadawanie pytań dotyczących tematyki dzisiejszego spotkania. Robert Husno, tutaj z widzenia, trochę się znamy z panem profesorem, którego książki cenię, szczególnie tą obejmującą lata 45-80 i tą 82-2002. Pierwsze pytanie, tego nikt nie porusza,
ostrajków sierpniowych do Lwary Wina. Dobrze. I pierwsze pytanie, krótkie. Kiedy zmarł pan Korboński, jakoś Korboński, to taka techniczna sprawa. A druga sprawa, na ile zdawano sobie sprawę tam właśnie w otoczeniu pana Korbońskiego, że cała pierestrojka to była w sumie przygotowana przez KGB. No i nie byłoby żadnych zmian w Polsce, w Czechosłowacji, to wszystko były i ten student, który zginął tam w czasie aksamitna rewolucja, to była inscenizacja, która się trochę może zwykle spod kontroli, ale KGB było tą realną siłą w latach 80. Tam miało Departament Pierwszy Wywiad, kontrola nad siłami zbrojnymi, GRU, to też było kontrolowane, był na czele GRU stał, zawsze były funkcjonariusz KGB. I to oni rozpoczęli pierestrojkę i wszystko to, co rząd Mazowieckiego, pan Mazowiecki spotkał się z Kruszkowem już w jesieniu 89, potem Kruszkow przyjechał w maju 90. Na ile zdawano sobie sprawę, że trzeba będzie długo, długo tutaj przebijać się przez tą otoczkę postkomunizmu, elit tych, żeby doszło do prawdziwej demokracji, przez zmiany gospodarcze, to ruszyć tą skamielinę, że to nie będzie ani wolnego rynku autentycznego, ani żadnych autentycznych demokracji bez przełamania tej komunistycznej, nawarstwionej agentury. Czy ktoś z panów zechce odpowiedzieć? Ja tylko zwrócę... Na tak szeroko postawione pytanie to chyba nie odpowiem. Natomiast rok śmierci Korbońskiego to jest 89. Tak jest. To na długie pytanie krótka odpowiedź 89, ale o tym wszystkim, co pan powiedział, to może przy innej okazji. Ja tylko zwrócę uwagę, iż w jednym z listów, które zostały w tej publikacji zaprezentowane, Stefan Korboński rozprawia się z pewnym sformułowaniem, które przez kilkadziesiąt lat odznaczało się niezwykłą żywotnością, jeśli chodzi o politykę Zachodu względem Rosji Sowieckiej, pokojowe współistnienie. Pokojowe współistnienie zdaniem Korbońskiego było czymś absurdalnym, biorąc pod uwagę podstawowy dogmat komunistyczny, jaką jest ciągła, permanentna walka ze światem Zachodu. W związku z tym wszystkich tych polityków, którzy lansowali ową wizję pokojowego współistnienia z Rosją Sowiecką, uważał, mówiąc delikatnie, za ludzi nierozumnych. Bardzo proszę. Ja niestety nie znam jeszcze tej książki, ale mam takie pytanie. Czy tam są refleksje Korbońskiego, czy reakcje na wydarzenia 68 roku w Polsce? Dlaczego o to pytam? Przewrotnie, ponieważ ja jestem świadkiem tych wydarzeń, bo byłam wtedy na czwartym roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Miałam bardzo wielu kolegów, którzy byli narodowości żydowskiej. I chcę państwu powiedzieć tutaj jako świadek, że oni robili wszystko, żeby się z Polski wyrwać, że nikt ich nie wyrzucał. Oni po prostu byli bardzo dobrze, mieli zorganizowane komitety przesiedleńcze. One były w Wiedniu, były w Londynie i tak samo w Izraelu bezpośrednio. I moje koleżanki, których miałam naprawdę wiele, nie robiły nic innego, tylko uczyły się języków i tylko czekały w kolejce na to, żeby wyjechać. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest... Węzełki. Zapomniałam, co chciałam więcej. A, chciałam powiedzieć o obecnej tutaj Aleksandrze Ziółkowskiej BM. Chciałam powiedzieć o tej emigracji wspaniałej, którą miałam zaszczyt poznać w ostatniej fazie ich istnienia, bo zaczęłam się zajmować emigracją w roku 90. I panowie się zastanawialiście, dlaczego Korboński był takiej jakości człowiekiem, intelektualistą, politykiem. Oni tacy byli po prostu. Taki był na przykład taki reemigrant ksiądz prałat Peszkowski. Taki sam był Gryf, którym się opiekowałam. To byli ludzie zupełnie innego gatunku. To była autentyczna elita, wychowana w pokoleniach, przygotowana do wykonywania funkcji publicznych w sposób absolutnie odpowiedzialny i kompetentny. I ta strata, która się dokonała, to była właśnie polegała na tym, że albo byli eksterminowani, albo pozostali na emigracji i teraz ich tutaj nie mamy. I właśnie Aleksandra, która od 30 lat jest emigrantką, pisze książki o tych ludziach. I sama jest świadkiem, jakiego
gatunku to była emigracja i ta, co pan był łaskaw powiedzieć, że oni nawet nie ostatnie, ale i pierwsze pieniądze wydawali na Zamek Królewski w Warszawie, na 1100 kościołów, które zbudowali w Polsce. I ja sama przez moje ręce przeszło ponad $1 000 000, które były wydawane na wschodzie i to nie po wariackim papierze, tylko oni tam jeździli, oni to zwiedzali, szukali ważnych celów, dla których te pieniądze lokowali i to po prostu byli ludzie nie do podrobienia. Nowa emigracja się nie zajmuje takimi sprawami. Jeszcze tam jeden głos i tutaj jeszcze pani. Bardzo proszę o krótkie zadanie pytań. Ja odniosę się do pana wypowiedzi, ostatnich słów pana wypowiedzi, że polscy patrioci na emigracji byli bardzo chorzy na Polskę. Natomiast co z tą wolnością? No to moje pytanie jest takie, skoro macie panowie problem z odpowiedzią, co z tą wolnością, to ja zadam takie pytanie. Jaka jest różnica pomiędzy bardzo prężnie działającą chociażby nawet fundacją, jedną z najważniejszych fundacji, która odegrała rolę Paderewskiego, prawda, i dzisiejszymi fundacjami, te, które idą właśnie za tą fundacją. Mnie kiedyś takie, właśnie chodziłam na takie szkolenie pana profesora i pięknie to tłumaczył. No i mogę odpowiedzieć tylko tyle, że moim zdaniem, nie tylko Paderewskiego, bo i tam Dmowski moim zdaniem odegrał bardzo dużą rolę, co z tą wolnością. Natomiast no cóż, moim zdaniem to diabeł tkwi w szczegółach. No i tylko należy się zastanowić, co dalej. Może tak, może w ten sposób potoczyć, powinno się potoczyć to rozumowanie, ta debata na temat właśnie wolności, prawda? Bo jednak Paderewski jest niedoceniany. Ja mam takie wrażenie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panów będzie chciał odnieść się do no bardziej refleksji niż pytania? Może wrócę do wcześniejszego pytania o rok 68 w listach. Nie słychać. Teraz? Halo? Tak. A propos zawartości listów. To jest ponad 140 listów na przestrzeni kilkudziesięciu lat, więc każde duże wydarzenie, którego był świadkiem i obserwatorem, znajduje się w tych listach, ale 68 rok to nie jest tylko kwestia, która była wspomniana, ale też parę innych kwestii na świecie, więc jakby no, te listy są, tak? Tak. To dla mnie to było oczywiste, że on o tym wspomni, tak jak o wielu innych rzeczach ważnych i też właśnie to jest ta ranga, o której mówimy. Udało mu się przebić do prasy z tym i swój głos wyrazić i to było bardzo cenne. Ja chcę nawiązać do wcześniejszej tutaj naszej rozmowy. No właśnie 68 rok pojawia się w kontekście odpowiedzialności państwa czy społeczeństwa, władców PRL-u czy całego społeczeństwa za tą nagonkę. I Stefan Korboński w tych listach dosyć dokładnie to rozróżnienie wprowadza w sposób niezwykle precyzyjny. Jeszcze bardzo proszę. Ja muszę powiem komentarz, bo znam pana Romana, znam Agnieszkę. Pani Sofia Korbońska zapisała mi swoje listy z Korbońskim, były wydane w książce. W Polsce współpracuje z Iskrami, Piwem, Pruszyńskim, Belloną, z dobrymi wydawnictwami, ale moje książki o tematyce historycznej ukazują się w Ameryce, mają kolejne wydania. Są w bibliotekach w Australii, w Nowej Zelandii i tak dalej. Także takie narzekanie, że teraz nie mamy może wielkich ludzi, to też na to trzeba poczekać. Ale jeżeli ktoś się stara, dostałam 2 razy stypendium Fulbrighta, nagrody stanu Delaware i tak dalej, i tak dalej. To i są. Ale moje 9 książek w języku angielskim, dotyczące między innymi Powstania Warszawskiego, to po polsku się ukazała Kaja od Radosława, czyli Historia Huwalowego Krzyża, ma wspaniałe recenzje. To wszystko jest na internecie. Pan Brzeziński pisał do większości moich książek łącznie o Indianach, jakiś endorsement na tylną okładkę, więc nie można narzekać. Uważam, że tylko jest jakby inna atmosfera, inna potrzeba.
Teraz trzeba jak najmniej, że nie wiedzą. Każdy wie o jednym powstaniu, o powstaniu w getcie. I w mojej książce ja zadałam pytanie pisarzom, dziennikarzom, młodzieży, lotnikom, co wiesz o powstaniu warszawskim. Wszyscy mówili, no właśnie, to było powstanie, niedawno była rocznica, się kanałami wynosili, wszyscy wiedzą o getcie. Jedyny taki historyk Stanley Weintraub napisał, były dwa powstania. I to tyle lat minęło, my myśleliśmy, że świat się dowie o powstaniu warszawskim, tymczasem o powstaniu w getcie wszyscy wiedzą. Ale to nie jest stracone, to cały czas wciąż można filmy robić i tak dalej, to co państwo, co Instytut robi. Dziękuję serdecznie za dobre słowo na koniec względem instytucji, którą reprezentuję. Proszę państwa, jeszcze tutaj, jeszcze pani i byśmy później przeszli już do... Tak, bardzo proszę. Państwo, żeście przedstawili treść książki, między innymi dotyczącą postawy pana Korbońskiego, dotyczącą 68 roku i tak dalej. Czy będzie w Polskim Radiu w okresie dobrej oglądalności dostępna dla szerokiego grona publiczności audycja, w którym nie tylko się dowiemy, że książka została wydana, ale ktoś przeczyta te listy i to powie. Dlatego, że to, co pan powiedział, że nie ma porządnych, znaczy można powiedzieć tak, że ja reprezentuję, patrzę na młodzież. Młodzież chce wiedzieć szybko i dobrze. W związku z tym musi być książka krótka i dobra. Czyli taka książka, która jest dzień po dniu w kraju Warty, gdzie na każdy dzień wojny został, ja nie pamiętam autora, to zostało wydane gdzieś w Poznaniu na papierowym, gazetowym papierze. I to robi wrażenie na mnie jako osobie powojennym. Na każdy dzień nie więcej niż 10 linijek. Wywieziono 100 tysięcy ludzi, zmniejszono rację żywnościową i to jest dostępne. Natomiast przeczytanie 150 książek po prostu jest nierealne. Proszę pani, no pragnę polemizować z panią. Oczywiście jest realne, tylko mówimy o... Dobrze. Bardzo bym prosił o porządek w dyskusji. Proszę państwa, wydaje mi się, że nie mylmy i nie mieszajmy tutaj różnych sfer oddziaływania. Mówimy dzisiaj o publikacji źródłowej, publikacji naukowej. Natomiast to, o czym pani powiedziała, dotyczy popularyzacji historii. Nie, to nie jest, proszę pana, sztuka dla sztuki. Żyjemy w świecie zwizualizowanym i... Ale bardzo bym... Nie, ale zachowajmy pewien poziom kultury dzisiejszego spotkania z uwagi na postać autora tej publikacji, który był niezwykle godną osobą. Wydaje mi się, że należy próbować wszelkich form docierania, zwłaszcza do młodego pokolenia, czy to poprzez audycje radiowe, czy to poprzez filmy sfabularyzowane, filmy dokumentalne, czy tak jak to Instytut Pamięci Narodowej robi w formie komiksów, czy filmów animowanych. To jest pytanie bardziej do edukatorów, a nie do tutaj grona historyków, które dzisiaj bierze udział w tym spotkaniu. Czy pan prezes będzie chciał coś dodać? Żeby mogła być prawdziwa edukacja, to wpierw musi być nauka. Musi być opracowana. Prosiłbym o spokój. Jeśli będzie pewien okres, pewne wydarzenia, pewne osoby opracowane naukowo, to później mogą z tego korzystać edukatorzy i w formie lżejszej pewne rzeczy przedstawiać. Natomiast są ludzie, którzy czytają książki, są tacy, którzy tylko oglądają telewizję, są tylko, którzy słuchają radia, a w nowym, najmłodszym pokoleniu dominuje internet, więc trzeba wykorzystać wszystkie te sposoby edukacji. Dzisiaj zaprosiliśmy
media na to spotkanie. Akurat pani z Polskiego Radia przyszła, za co pani bardzo dziękuję, więc pewnie audycja będzie. Natomiast mamy też przekaz internetowy i kto chce z młodych będzie się mógł zapoznać. Też nie można kogoś zmuszać, bo jeśli będziemy kogoś zmuszać do tego, żeby się ktoś z czymś zapoznawał, to nie przyniesie to też najlepszych skutków. Dziękuję serdecznie, proszę państwa. Przeniesiemy to już na rozmowy kuluarowe. Proszę państwa, bardzo bym prosił o zachowanie spokoju i będzie okazja porozmawiania z naszymi gośćmi. Nikt tutaj nie będzie uciekał. Spotkanie miało trwać około 2 godzin. Pan prezes będzie musiał niestety niedługo nas opuścić. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego panelu. Panu prezesowi Mateuszowi Szpytmie, panu doktorowi Bartoszowi Nowożyckiemu, panu Romanowi Rybieckiemu i panu profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu. Dziękuję państwu serdecznie, a państwa zapraszam do lektury i zapraszam do rozmów kuluarowych.